Ten ostatni finał bardzo dobrze pamiętam, no przez to również, że oczywiście było to rok temu, więc nie tak dawno, ale myślę, że to wspomnienie gdzieś zostanie ze mną do końca życia, bo to są rzeczy, które może się zdarzają raz w życiu. My liczymy na to, że zdarzą się po raz kolejny. Niektórzy mają okazję nawet trzeci raz z rzędu zdobyć Ligę Mistrzów, ale to są wyjątkowe momenty, wyjątkowe mecze w karierze każdego z nas, więc tak podchodzimy również do tego spotkania. Mieliśmy troszkę czasu, żeby troszkę wyczyścić głowy i oczywiście no, dostaliśmy mocne lanie w tym finale plus Ligi, ale gdzieś mamy dalej świadomość, że jesteśmy bardzo dobrą drużyną, która w pełni zasłużyła na to miejsce, w którym jest. Zasłużyliśmy na ten finał Ligi Mistrzów, zasłużyliśmy na finał plus Ligi, więc wszystko jest otwarte. Dalej jesteśmy w stanie zagrać na takim poziomie, żeby przeciwstawić się nawet tak grającemu Jastrzębiu, tylko po prostu no, trzeba to zrobić. Kilka lat temu to były ogromne niespodzianki, kiedy jakiemukolwiek zespołowi z Polski udawało się dostawać do finału Ligi Mistrzów. Teraz mamy dwie drużyny, to tylko pokazuje to, że bardzo mamy silną ligę i ta liga nas przygotowuje na granie na tym międzynarodowym poziomie. Później wyjeżdżamy czy to do Włoch, czy jedziemy do Turcji, Niemiec i jesteśmy w stanie się mierzyć z tymi zespołami już, można tak powiedzieć, bez kompleksów, bez jakiegoś poczucia wyższości ze strony przeciwnika. Więc to nam dużo daje, takie ogranie mocne w plus lidze i to widać.